Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko, w Waszyngtonie jestem od blisko dekady, ale wciąż ten sam wielki sentyment mam do mojego rodzinnego miasta, do Szczecina, do tego stopnia, że wszędzie ten Szczecin tutaj widzę. Oczywiście mam też flagę i herb Szczecina, taki proporzec. Ale nie traktujcie tego materiału jakoś zupełnie poważnie, dlatego że jest on lekko z przymrużeniem oka. Zapraszam. Jesteśmy na National Mall, to jest charakterystyczne miejsce w centrum amerykańskiej stolicy, które wypełnia się po brzegi co 4 lata, kiedy u stóp Kapitolu odbywa się zaprzysiężenie prezydenta Stanów Zjednoczonych. To wielki, długi trawnik w centrum amerykańskiej stolicy. Tam oczywiście monument Waszyngtona, a z drugiej strony Kapitol. No to lecimy teraz do Szczecina. Szczecin też ma bardzo podobne miejsce. Ogromny trawnik, na którym stoję, platany po obu stronach. Tam pomnik czynu Polaków, a z drugiej strony urząd miejski. I w jednym i w drugim mieście ludzie spotykają się właśnie w takich miejscach, by odpocząć, pospacerować, spotkać znajomych. Przypomnę, w Waszyngtonie to National Mall, a w Szczecinie Jasne Błonia. Jedną z najbardziej charakterystycznych budowli w Waszyngtonie jest oczywiście Biały Dom. Ale Szczecin też ma bardzo charakterystyczny budynek. To Szpinakowy Pałac. I w jednym i w drugim budynku możemy spotkać prezydenta Stanów Zjednoczonych albo miasta. Zdradzę Wam też, że w Waszyngtonie wciąż można spotkać takie stare parkomaty. Co prawda nie jest już ich wiele na ulicach amerykańskiej stolicy, bo zastępowane są nowymi, bardziej inteligentnymi, ale takie cacka można tam jeszcze spotkać. Podobieństwo, bardzo kontrowersyjny w Szczecinie parking, ale takie miejsce także jest w Waszyngtonie przy lotnisku imienia Ronalda Reagana. I tutaj też przy lotnisku, co prawda tutaj nic nie ląduje i nie startuje co chwilę, ale odwróćmy kamerę. Zupełnie jak w stolicy świata w Waszyngtonie, także w Szczecinie przy tym parkingu, przy lotnisku stoi zwykły toj-toj. Ha, w Szczecinie jest nawet lepiej, bo jest jeszcze monitoring. Ale żeby nie było, że opowiadam rzeczy, które są bez pokrycia, no to lecimy do Waszyngtonu. Pokażę Wam, jak wygląda to tam. A to już Waszyngton, oczywiście parking. No może jest tutaj trochę więcej samochodów. Toj-toje też są. Za to tutaj można popatrzeć na lądujące i startujące samoloty, bo tutaj w pobliżu jest lotnisko imienia Ronalda Reagana. Zobaczcie.
Wiosną w Szczecinie, oczywiście na jasnych dłoniach, kwitną krokusy. W Waszyngtonie, w pobliżu National Mall, za to jest różowo i biało od kwitnących japońskich wiśni. Szczecin ma też już piękne nabrzeża, zupełnie jak w Waszyngtonie. Można tutaj przyjść na spacer, podziwiać panoramę miasta. Jest gdzie usiąść i na co popatrzeć. Szczecin też ma wyspę. Może nie jest nazwana imieniem byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale to Wyspa Grodzka. To jest wejście na wyspę przez most od strony mariny. Ale przyznacie, że widok stąd na miasto jest dużo fajniejszy, dużo ładniejszy niż ten z wyspy Roosevelta na Arlington, czy Roslyn, czy też na amerykańską stolicę. Popatrzcie, jaki jest piękny Szczecin. Właśnie stąd. A może to jest trochę tak, że trzeba wyjechać ze Szczecina na chwilę, żeby dostrzec piękno tego miasta. No bo przecież wciąż w internecie czytam to złe, to złe, to złe, to nieładne. Nieładnie? Ale żeby nie było, że jestem gołosłowny, pokażę Wam również nabrzeża w Waszyngtonie. Oceńcie sami, gdzie jest lepiej. Jesteśmy w stolicy Stanów Zjednoczonych, na nabrzeżu, też piękne miejsce spacerowe. Można powiedzieć, że w Szczecinie dogoniliśmy świat. Teraz zobaczcie jedną istotną rzecz. Nabrzeże, a tam wyspa, wyspa Roosevelta, niemal jak w Szczecinie. Fajne miejsce do spacerowania i wyspa, na którą można dopłynąć kajakiem albo przejść przez most od drugiej strony, od strony stanu Virginia. Zaraz ktoś napisze, że pokazałem najpiękniejsze i najbardziej bezpieczne miejsca w Szczecinie i przyrównałem do tych w amerykańskiej stolicy. Poczekajmy. Ale to nie tak, że tutaj takich miejsc też nie ma w Waszyngtonie na przedmieściach. Też mógłbym takie miejsca pokazać, ale dzisiaj skupiłem się na ładnych miejscach w Szczecinie i na ładnych miejscach w Waszyngtonie. Kłaniam się nisko, do zobaczenia i usłyszenia. Paweł Żuchowski.